Może twój angielski to stara twierdza. Zapominasz, nie używając angielskiego, zapominasz około 60 słów na miesiąc. Kiedyś imponujący budynek ze wspaniałymi wieżami. A teraz very old building, gdzie wyrosły krzewy. Czy odważysz się zdecydować, że to są olbrzymie zasoby, które jeśli odświeżysz, zaczną ci służyć, zaczną dla ciebie pracować, generować przychód. To, co teraz wygląda jak stare i zmurszałe, kiedy odświeżysz, może być wspaniałym miejscem. Czy zdecydujesz się zainwestować w swój stary angielski? A jeśli tak, to jaka transformacja może cię czekać? Ta-da! Proszę bardzo. Ten sam budynek in a new, updated version. Jaki piękny. Jaki nowoczesny. Modern, but still in retro style. Nowoczesny styl retro. Universal red brick. Ponadczasowa. Czerwona cegła. A zatem, czy widzisz tu nadzieję? Can you see hope here? W tym starym, zarośniętym budynku. Jeśli to jest twój angielski, odważ się na big change, huge change. Niech wielka zmiana dokona się w twoim życiu, w twoim angielskim. So that your English will look nice and beautiful. Tego ci życzę. Z tej strony Bruno Bricardi, Grande Cambio, English Training.